Witam wszystkich bardzo w kolejnym odcinku z Gryfoteń. Dla tych, którzy nie oglądali ostatniego odcinka, że kończymy odcinki z właśnie Fortnite'a. Obejrzę tam dalej, to te wszystkiego się dowiecie, a ten kto no, no to wszyscy wiedzą. Dlatego nie było odcinka z update'u, podsumowania, ale pobierałem go dopiero dzisiaj, mi się on pobrał o 6 rano. Nie, no tak już od 10:14 się pobrał. Więc dopiero teraz mi się właśnie pobrał i możemy grać. Jest to jakiś mini nowy karnet bojowy, będę chciał to wszystko dzisiaj sprawdzić. Wszystkie nowe zmiany będę chciał właśnie sprawdzić właśnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że zobaczymy, że będzie nowy mini karnet bojowy. Zobaczymy też jak domek miał było miejsce. W dzisiejszym odcinku to wszystko chciałbym sprawdzić. Oczywiście krótko zmierzę na pewno jakieś nowe mityczne są bossy, takie mityczne itemki, widziałem na YouTube już takie filmiki, ale no cóż, dzisiaj będę chciał to sprawdzić, zobaczymy jak to wygląda mniej więcej, czy to jest jakaś miejscówka wart. Czy nie? Więc w dzisiejszym odcinku chciałbym to właśnie sprawdzić. A my cóż, no lecimy. Dopiero to no, nagrywam odcineczek. Więc słuchajcie, zbliżają się wakacje. No i powiem wam szczerze, że była tam dosyć długa przerwa od Fortnite, tak 12 tygodni, 12 dni. To też było spowodowane tym, że do mnie ta siostra przyjechała ostatnio. Ale to było jeszcze po siostrze, jak pojechała. No tutaj taka dosyć długo tłumaczenia, bo tak przygotowałem odcinek, że po prostu zapomniałem o Fortnite, kiedy się otwieram, no i to odcinek nie pojawi, bo zawsze sobie planuję na odcinki na kalendarzu, co będzie kiedy wlatywało. I też po prostu staram się w jeden dzień przed nagrywać. No i tak to już wyszło. Czasami nagrywam na nocy, czasami w dzień. To zdarza jak to się tam wszystko ułoży, nie? Ale nie tym o ten temat, bo to był temat byłby gadający na cały, nie wiem, jak to się w sumie stało, ale no nic tak. No i zobaczcie! Trening mocy, no to będę chciał zobaczyć. No. Więc takie mamy oto rzeczy. Pierwsze co sprawdzamy, to sprawdzamy. Kurde, nie ma tutaj takiego. Nie ma. Sprawdźmy coś takiego. O, mamy tutaj coś takiego jak. Taki Dragon Moc wyzwalań. I to jest jakby taki mini karnet bojowy. Pomijmy sobie oczywiście filmik, bo tutaj nie o to chodzi. Ale to jest jakby taki mini karnet bojowy. Naprawdę, mini karnet. To jest jakby taki mini karnet bojowy, myślę. Myślę, że to jest taki nowy karnet bojowy. No, taki nowy mini karnet bojowy. Myślę, że dosyć osób to będzie właśnie chciało. No, fajne nawet dosyć, ale no powiem wam, że takie dupne. Takie 2 na 10, mógłbym wam to powiedzieć. Dobra, no nawet dosyć fajne, no takie mini mogę powiedzieć. Nowy sklep też jest, no i tyle. Nowych zmian. Co tutaj jeszcze mamy w sumie? No nic, nie mamy takiego ciekawego. Wiem, takie teraz się naglotuje, no muszę go jeszcze zafanować kiedyś, ale tu nie powinno też być żaden problem. Wejdźmy sobie właśnie na solo. Oczywiście ten odcinek taki będzie pogadankowy, powiecie, że ja i tak nie mam tutaj nic do nagrywek, już w tym Fortnite nagrywałam to, co już mi się podoba. Jakieś szybkie newsy będę chciał wam przekazywać kiedyś, co jakiś czas, żebyście byli na bieżąco, takie najważniejsze newsy. Żeby było, więc takich nie będzie odcinków solowych, w następnym sezonie postaram się, żeby było więcej. I no, tak i nawet level mam, bo też ostatnio grałem przez miesiąc, prawie w Fortnite w ogóle nie grałem. Zrobię, że wyjdę czasami i pogram, też taka wbiłem level ostatnio. Ale nie tak mocno, żeby wiecie, żeby nam to coś w tym pomogło. No i się zagramy sobie właśnie coś takiego. O, moc wyzwolona. Son Goku, coś w tym stylu, dostawa kapsułek. No to są takie kapsułki, które spadają z mapy? Tak, i te kapsułki. Tak, to trzeba po prostu nazwą. Ja myślałem, że to inaczej nazwą. No. No i też lipa w ogóle. Też pogadamy sobie o jednym temacie, który mi teraz przyszedł do głowy, że ten tryb zagadka rywalizuj, no to też taka bezsensowna zagadka. Zresztą no będę chciał wam to dzisiaj przekazać. A coś mi się nie chce do gry wdupić. Nie chce mi do gry dobierać, widzę, co jest. Sprawdzenie aktualizacji dosyć dziwne. Nie wiem czemu tak się zdarzyło. Czemu mi nie chce podobrać? A, to nie wiemy o czym chodzi. Zaraz widzimy się z powrotem.
No, jesteśmy ze sporotem. Musiałem na chwilę w grę przerwać, przez tą grę nie mogłem wejść do Fortnite'a, więc będę musiał to na chwilę przerwać. Ale w dzisiejszym odcinku tak to sobie właśnie zagramy. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie właśnie w dobieranie graczy, solo. Sprawdzimy te kapsułki, zobaczymy. Polecimy po na nową miejscówkę, ocenimy ją i taki króciutki odcineczek, będzie wiadomo. Więc ten nowy update taki 4 na 10 nie jest jakiś ten zadowolenie, co wiadomo. Mini current pojawia taki bezsensowny. Mogę same wyznania było byłoby lepiej, wiecie. No to raczej nie mi wrażenie, ten takie Dragon Ball. Daje taki karnet mały do bojowy. No ale takie bez sensu. Mogę być pozytywnie nagrany. To byłoby tak byłoby wiele lepsze, no ale nie dało. No, to jest czy niczym nie różni, ale no mimo wszystko tamto. Więc no tak to się jakoś złożyło. Nie. No, troszeczkę dla mnie to się dosyć nie podoba, ale no, to zależy ich to co lubi, nie? Więc no. Jest taki adek średni, bym powiedział, średni. W ogóle nie lubię, że wysadzą, możemy pokazać sobie widzowie o mniej rzeczy w przeciekach, ale te przecieki wymyślę sam. Bo jak pewnie wiecie, też no też wiadomo, nie mam nic do mówienia, ale powiem moją teorię też na nowy sezon, którą bym chciał zobaczyć. Bo na początku sezonu nic się nie wydarzyło. Też są lagi, bo przez to też grę pobierałem widzowie. Nagrywek oczywiście, polecimy na tą miejscówkę oczywiście. Teraz miejscówka powrócił do gry Fortnite. Słuchajcie, na początku sezonu pojawiła się drzewka. W pierwszym docie pojawiło się to. W kolejnym pojawiało się to drzewko. Pojawi. Zobaczcie, tutaj jest trzecie drzewko, tu jest też czwarte, a tu jest piąte drzewko. No i jeszcze tutaj szóste drzewko. Sześć takich drzewek, no nie wiem ile tych drzewek jest, ale tyle drzewek jest. Pierwsze było dokładnie w tamtym miejscu, drugie gdzieś tam i tym podobne, nie? No, z początku sezonu wydawało mi się, że ten cały teren będzie się widzowie powiększał, ten grzybot, ale się jednak nie stanęło. Może to się jeszcze wydarzy, ale zobaczymy. Ten teren miał się powiększać. Czemu taka teoria dla mnie to wydarzyła się? Dlatego, że po prostu to było w sezonie szóstym, rozdział drugiego, gdy ten teren powiększał się. No jednak z tego w tym sezonie zrezygnowali. Znaczy, co się dalej będzie wydarzyło z tym sezonem? Bo możliwe, że nowy karnet będzie się skupiał pewnie na grzybkach znowu. Będzie taka kontynuacja możliwe. Bo raczej do tej teorii nie mam. Wiadomo, zawsze to zawsze inna fabuła jest, ale coś tam popularnego zawsze zostaje z tyłu głowy. Też nie mam dużo informacji, ale myślę, że taki kolejny sezon może być taki może jesienny, może coś Rockstar wymyśli w stylu tak jak w sezonie pierwszym, rozdziale pierwszym, gdzie była ta chmura burzowa, taka śnieżna i tu tak samo, wtedy byłaby taka chmura wiatrowa, gdzie całym występem mogłoby zawiać wiatr. Tak jak to jesienią. No i że takie coś będzie, no to wiadomo, to są mamy prawdy. Coś podobnego było właśnie w rozdziale pierwszym sezonie, gdzie była cała zima, cała wyspa zimową też. Ale przy okazji też byłyby też troszeczkę rozwalane drzewa. No to mnie to byłby fajny nawet urozmaicenie sezonu. No ale no raczej na to się Epic nigdy nie zdecyduje. Choć kto wie. Zobaczymy wszystkiego właśnie. Tam te w ogóle kapsułki się pojawiły, nie? No to jest dziwne. Zobaczymy. Co się jak wydarzy. A czy innej teorii nie mam. No chyba, że będzie też ta teoria z początkowego sezonu. Wiadomo, jakbym pomyślał, co byłoby w sezonie tym trzecim, teoria, to dalsza wojna właśnie z UR. Że o to też tylko spokojowało, ale nie było, bo był sezon grzybowy jakby taki nawet, no nie? Ale i tak, dorosło to spekulowało i tyle, nie? Znaczy to idzie w kolejnym sezonie, który już w sumie prawie za miesiąc. Dzisiaj mamy 17, kiedy to nagrywam. No równy za miesiąc, 30 dni. Ja mam małe stanowicie karnetu. No kurde, nie spodziewałem się, że tak to już będzie wyglądało. Za 30 prawie dni, nie? Po 17 na sezon jest, więc no coś dziwne. No, bardzo dziwne. A, zginąłem, ale no cóż. No będę gnie na propsie. Nie spodziewałem się. Więc tak szybko sezon leci. No. Więc no tak to nawet wygląda, to też to drzewko jest. No wiecie, chciałem to robić rozpieszczenią grzybową, ale jednak same drzewka tylko się pojawiają i nic więcej, nie? Ale czego wypadało było rotorku stara, nie? Co z tego, że aktualizują co chwilę właśnie gry, skoro właśnie nic tego nie ma.
I go zakończyłem odcinek po widzeniu lagu i FPS mi internet. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Fajny update'ik zobaczymy, co będzie właśnie kolejnego. Może też zrobię fajną miniatureczkę. Proszę, kto wie. Przecież będę miał też z powtórki, no nie? No, widzimy się w kolejnym odcinku. Chociaż trochę mi się przerwało, ale... Patrzcie, no nie wierzę to. Ale jak widzimy się w kolejnym odcinku, po 2 latach, to trochę będzie lagowało, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki.